Co by się stało, gdyby Stany Zjednoczone opuściły Europę? No właśnie to jest problem, to jest wyzwanie dla nas, i dla Polski i dla całej Europy. Europa musi być przygotowana na to, że Amerykanie będą musieli wyjść poza Europę, bo skupią się na Indo-Pacyfiku i wydaje mi się, że świadomość ta rośnie w Europie i to wydaje się, że mamy na to w Europie około 5-6 lat, dopóki Rosjanie nie odbudują swojego potencjału, na to, żeby się przygotować na to, że Amerykanie będą musieli wyjść do Indo-Pacyfiku. I uważam, że tutaj nie ma co robić tego dramatu. Miejmy tego świadomość, że tak może być. W związku z tym przygotowujmy potencjał zbrojnych państw NATO europejskich do tego, żeby oprzeć się w przypadku agresji rosyjskiej bez udziału wojsk amerykańskich.